No to ładnie to zagrały słowa. Perełka w PRL-u. Tylko ta mogła zaistnieć, ponieważ to były czasy opresyjne i depresyjne. Oczywiście to wcale nie znaczy, że myśmy nie mieli, nie przeżywali miłości i jakichś wzniesień i wspaniałych emocji, tyle że po prostu pamiętaliśmy te mroczne czasy stalinizmu, kiedy znikali ludzie nagle z domów i już nigdy się tam nie pojawiali. Mieliśmy cenzurę. Ja pracowałem w tygodniku Perspektywy, który oczywiście podlegał takiej samej cenzurze jak wszystkie inne pisma. Można było sobie znaleźć tam swój jakiś kanał. Ja robiłem modę, sport i materiały interwencyjne. Niemniej jednak miałem pełną świadomość, że o niektórych rzeczach nie wolno mówić. I co czwartek przychodził taki pan z Komitetu Centralnego, który nam mówił, o czym można pisać i co można fotografować, a czego nie. No i to było depresyjne w pewnym sensie. Wyjazdy, wiadomo, trzeba było składać papiery na paszport, o paszport i albo się dostawało ten paszport, albo się nie dostawało. W związku z tym mnóstwo ludzi nie dawało sobie z tym rady psychicznie, zwłaszcza artyści, którzy twierdzili, że na przykład są absolutnie niszczeni przez ustrój i nie mogą robić tego, co by chcieli. Wtedy spotkali się w Ścieku, w takiej knajpie w Warszawie, gdzie po prostu upijali się do nieprzytomności i działo się to prawie codziennie i w zasadzie topili się w tym morzu alkoholu. I ja widząc to pomyślałem sobie, że rzeczywiście jest taka droga bardzo szeroko otwarta i trzeba zrobić wszystko, żeby nas tam nie wciągnęło, nie wessało. I spotkałem się ze swoim przyjacielem i pomyśleliśmy sobie, że trzeba zrobić sobie coś takiego, co nam da absolutną wolność, co potwierdzi nas w przekonaniu, że my jesteśmy ludźmi wolnymi. A to, że tam paszportu nie można mieć, a tam nie wolno o czymś pisać, to już jest sprawa inna, ale my walczymy o tą własną taką wolność i wymyśliliśmy sobie najbardziej surrealistyczny temat, jaki mógł być i najłatwiejszy do zrealizowania, bo cokolwiek by się nie zrobiło, to było dobrze. To była ta Cewka i Nie Czarów, która powstawała w gronie ogromnej, dużej grupy znajomych, więc wszyscy przeżywali to, co my. Za każdym razem w pierwszą niedzielę miesiąca, na którą wszyscy czekali. Po prostu to było wydarzenie jakieś wspaniałe, które nas kompletnie odcinało od rzeczywistości socjalistycznej. Idę na wystawę i albo przechodzę i wychodzę i idę dalej, bo mnie nic nie poruszyło, albo przy każdym zdjęciu, albo przynajmniej przy paru zakotwiczę się na parę minut i ta fotografia otwiera mnie w jakiś sposób. No i tyle. Każdy wszystko inaczej odbiera. Ja myślę, że ten sam bodziec. No nikt nie będzie patrzył na coś, co mu się nie podoba. A z jakich powodów mu się to podoba, czyli dlaczego dla niego jest dobre, to już jest bardzo osobista sprawa. To może być rozśmieszające, to może być przykuwające uwagę ze względu na swoją wartość dokumentalną, ale również tylko i wyłącznie ze względu na swoją estetykę, prawda? Wystawy są o tyle ważne, że im więcej wystaw będzie, tym więcej osób może właśnie będzie korzystało z tego, z tej siły, jaką jest sztuka, prawda? Że będzie na chwilę odchodziło od problemów codziennego życia, od jakichś tam niesnastek, kłótni, sztucznie stwarzanych problemów
i nagle ukoi się jakimś wspaniałym obrazem czy jakimś przesłaniem, które płynie z wystawy. No jest tylko problem taki, że wiele osób nie wchodzi do galerii na wystawy, bo się boi po prostu, że nie potrafi tego zrozumieć i że ośmieszy się w ten sposób, prawda? Dlatego myślę, że ważny jest ten trend wystawiania prac na zewnątrz. Człowiek się prawie o nie ociera i może nawet zerknąć na to i nawet jak nie rozumie, to się wycofać, a jak mu się podoba, to się zatrzymać i tam nie ma, nie czuje się, że tak powiem, oceniany przez właścicieli galerii czy przez garstkę ludzi, którzy są w tej samej galerii. Poza tym coś, co stoi na drodze, czy chce, czy nie chce, będzie na widoku miliona ludzi, a coś, co jest zamknięte, a otwarte od godziny do 12 do 6, nigdy nie będzie nawiedzone przez taką ilość osób. Oczywiście poza Centrum Pompidou, gdzie kolejki kręcą się wokół muzeum parokrotnie, no ale to już jest, to wynika z tego, że po prostu to centrum ma niezwykłą renomę i wszystkie wystawy, które tam się pokazują, należy obejrzeć, bo one zostały docenione. No tak jak teraz należy przeczytać książki Olgi Tokarczuk. Ja nie mówię, że one są złe, one są fantastyczne, tyle że jeśli się nagle porówna ilość sprzedanych książek i przeczytanych przed wyrokiem i po wyroku, no to jest kolosalna różnica. Ludzie, mając ocenę, a w tym przypadku jurorem jest ta komisja noblowska, mając pozytywną ocenę, rzucają się na to i oglądają. Ogląda się filmy, które mają na plakacie napis, że jest to film nagrodzony na festiwalu jakimś, prawda? No bo rzeczywiście ludziom jest bardzo trudno ocenić jakość. No wchodzi się do księgarni, jaką książkę kupić do licha? No. Trzeba czytać literaturę, są te tygodniki czy miesięczniki pod tytułem książka. Jaką płytę kupić, skoro one leżą i nie można jej posłuchać? No już teraz w niektórych miejscach można. To jest w ogóle taki problem, przez który ludzie muszą sami przebrnąć, próbując dotrzeć do wszelkiego rodzaju ocen, prawda? I wypowiedzi fachowców na ten temat. Nie, to zupełnie nie jest do zdefiniowania. Co to jest w ogóle piękno? Nie ma czegoś takiego jak piękno. W zasadzie nie ma. Kiedyś przez wiele lat wydawnictwa usiłują nas przekonać, że jest coś takiego jak piękna kobieta na okładce i to są, trudno jest jedną od drugiej odróżnić. Ale tak nie jest. Każdy człowiek jest piękny i co oznacza, że nie jest sam, no bo mimo że niektórzy mówią, o zobacz jaki on jest brzydki. Teraz niedawno rozmawialiśmy o najbrzydszej chyba, w cudzysłowie, aktorce na świecie, która grywała rolę u Almodovara i został nawet nakręcony film z nią w roli głównej. Ona rzeczywiście, wszyscy mówią, o Jezu, jaka ona brzydka, ale jest piękna w tej brzydocie. To mówimy o urodzie, ale jeśli chodzi o fotografię, to po prostu dla mnie jest tylko i wyłącznie ten jeden aspekt ważny, czy ona mnie zatrzyma, czy mnie nie zatrzyma i tyle. Zatrzymać może tylko coś, co ma w sobie moc jakąś i ta moc polega w moim przypadku bardzo często na estetyce zdjęcia.